No cześć, raczej siedzę w swoim mini pracowni, którą w końcu mam po 9 latach dziergania. Mam teraz swoje miejsce, mam mały kącik, który jeszcze się tutaj urządza, gdzie mogę nagrywać filmiki o każdej porze dnia i nocy, bo mam też dwie potężne lampy, więc jest super, ekstra fantastycznie i chciałam się tą radością z Wami podzielić. Ale przychodzę nie tylko z tą nową pracownią, przychodzę do Was z nowym wzorem, nowym starym wzorem na chustę. Jest to wzór grany, więc to nie jest coś, co ja wymyśliłam, natomiast jest to nowy wzór na kanale, więc nowy, stary wzór. Jest to wzór, który myślę, że jest skierowany głównie do osób, które rozpoczynają przygodę z chustami. Myślę, że ten wzór można potraktować jako najprostszy wzór na chustę, wzór powtarzalny, więc też dla osób, które lubią takie wzory powtarzalne i tak jak wspomniałam, idealny dla osób początkujących, dlatego że nie ma tutaj dużo do zapamiętywania. To, co jest fajne na tym filmiku, to to, że przy okazji pokazuję, jak odczytywać ten wzór z wzoru graficznego. Przygotowałam grafikę, taką jak się przygotowuje do specjalistycznego takiego dziergania na szydełku i myślę, że pokazując Wam, jak dziergać na chuście, najłatwiej nauczyć się odczytywania wzorów graficznych i ten wzór najprostszy, jaki tylko chyba może być na świecie na chustę, będzie początkiem takiej serii filmików z chustami, które będziemy dziergać razem, analizując wzór graficzny. Więc będziemy uczyli się wzorów graficznych na podstawie takich chust. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli stwierdzicie, że filmik jest odtwarzany za szybko lub za wolno, to w prawym rogu tego filmiku, który teraz oglądacie, jak klikniecie, to pojawi się taki trybik, takie kółko zębate. Po kliknięciu w to kółko rozwinie się menu i w tym menu jest możliwość wyboru prędkości odtwarzania, więc dostosujcie ją do siebie. Można przyspieszyć lub zwolnić. Sprawa kolejna, to filmik jest podzielony na rozdziały. Jak sobie zobaczycie na tym dolnym paseczku filmiku, są takie podziałki. Przedostatnia podziałka to będzie taka nauka dla osób początkujących. Pokazuje, jak zrobić powoli magiczną pętelkę oraz słupek. Tak więc zapraszam. To motyk, z którego będę dziergać, jest od Colorido. Nie ma jakiegoś konkretnego numeru, natomiast tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, są podane takie numery kolorów. Można zrobić sobie screena, jeżeli komuś się podoba. I teraz tak, jak dobrać odpowiednie szydełko. To jest motek z 3 nitek. Takie 3 nitkowce zazwyczaj dziergam szydełkiem 3,5 lub 4 mm. Tutaj zrobiłam sobie próbkę i dwa pierwsze rzędy zrobione są szydełkiem 3,5 mm, a ten ostatni górny jest zrobiony szydełkiem 4 mm. Ja wybieram szydełko 4 mm, bo 3,5 jednak jest to dla mnie taki zbity ściek. Wy sobie sprawdźcie, najlepiej właśnie też na takiej próbce. Znam osoby, które w ogóle robią większymi szydełkami, bo wolą, żeby chusta była taka bardziej lejąca. Ja lubię takie średnio zbite, więc dostosujcie do siebie. Najpierw omówimy sobie wzór graficzny. Mój jest tak troszeczkę krzywy, ale jest to taka wersja, można powiedzieć, że robocza. Ja też uczę się obsługiwać program do pokazywania wzorów szydełkowych na grafice, ale założenie i tak zostało, myślę, że spełnione, bo widać dokładnie, co mamy robić. Po kolei mamy tutaj 4 oczka łańcuszka, w każdym wzorze ich ilość jest oczywiście dowolna, więc jeżeli zobaczymy we wzorze jedno oczko łańcuszka, jedno takie kółeczko pionowo spłaszczone, to jest jedno oczko łańcuszka, jeżeli 2 to 2, jeżeli 3 to 3, u nas są 4, więc mamy 4 oczka łańcuszka, więc ilość tych spłaszczonych kółek zależy od ilości oczek łańcuszka, które mamy zrobić. U nas cały czas będą to tylko 4 oczka łańcuszka. Następnie przechodzimy do słupków. To jest słupek. Czasami we wzorach pojawia się ten symbol, tylko bez tej poziomej kreski, natomiast charakteryzuje go zawsze ta długa pionowa kreska z takim skośnym, krótkim przecięciem. Tutaj mamy 3 słupki, które wychodzą z jednego miejsca, dlatego one tutaj się stykają końcami, a tutaj mamy 2 słupki, które wychodzą z jednego miejsca i też stykają się właśnie z tego powodu czubkami. I teraz w jakiej kolejności będziemy odczytywać już ten nasz wzór. Tutaj jest pierwszy rządek, tu zaczyna się drugi rządek, czyli czytamy od prawej do lewej i potem znowu do prawej, do lewej i piąty rządek zaczyna się z prawej strony. I zacznijmy od tego pierwszego rzędu. Na magicznej pętelce robimy 4 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, 4, bo są 4 spłaszczone pionowo te nasze, chciałam powiedzieć kulki, kółka. A zaraz potem w magicznej pętelce mamy jeszcze 2 słupki i to wszystko w pierwszym rzędzie. No i przełóżmy to teraz na praktykę. Magiczną pętelkę zobaczycie jeszcze na końcu filmiku w zwolnionym tempie. Natomiast tutaj już tak zrobię w normalnym tempie, ale też opowiadając. Do wnętrza dłoni wkładam sobie końcówkę tak, żeby była przy małym palcu. Na 2 środkowe palce tak biorę nitkę, żeby się skrzyżowała, tak ją nakładam. Następnie ten krzyżyk przytrzymuję kciukiem lewej dłoni, szydełko haczykiem do dołu pod tą pierwszą napiętą nitkę, a tą nitkę luźną od motka przeciągam haczykiem na zewnątrz. Wyciągam palce, tutaj jeszcze nic nie jest splecione, jest bardzo luźno. Chwytam za nitkę od motka, a tutaj przytrzymuję sobie ten luźny splot. Następnie zahaczam szydełkiem, haczykiem o nitkę od motka i przeciągam przez tą luźną pętelkę i mamy pierwsze oczko. We wzorze mamy do zrobienia 4, więc jeszcze raz narzut, to już jest drugi, narzut trzeci, narzut czwarty. Zmniejszę sobie teraz tą magiczną pętelkę, bo u mnie jest bardzo duża, więc wyciągam ze środka końcówkę, tak żeby się nie splątała. Trochę zmniejszam, cały czas sobie tutaj trzymam środkowym palcem i kciukiem lewej dłoni. I teraz robię słupek, czyli narzut do środka szydełkiem. Dajemy nura, następnie przekręcam tak szydełko, żeby haczek był frontem do mnie i przyciągam nitkę od motka na zewnątrz tego kółka, w którym nurkowałam. I teraz na szydełku mamy 3 pętelki. Raz, taka druga skośna i tutaj trzecia pętelka. Robię narzut i przeciągam nitkę najpierw przez 2 pętelki, potem znowu narzut i przez kolejne 2 pętelki. Pierwszy słupek za nami, ma być jeszcze jeden. Jeszcze tylko tutaj zaznaczę, że te 4 oczka łańcuszka, które rozpoczynają nam rządek, imitują nam pierwszy słupek, więc wszędzie będziemy dążyć do robienia takich kupek 3 słupków. Mają być w kupie 3 słupki. Za każdym razem mamy pierwszy, jako te 4 oczka łańcuszka, drugi i teraz trzeci. I to będzie pierwszy rząd. Drugi słupek jest gotowy. Skoro mamy zrobiony cały pierwszy rządek, to ciągnę nitkę i zaciskam. Pierwszy rząd za nami. Ja za każdym razem, jak mam wydrukowany rysunek graficzny, to sobie o tak wykreślam. Teraz zaczynamy drugi rząd, zaczynamy go od lewej strony 4 oczkami łańcuszka, czyli tak samo jak i tutaj. Zresztą zobaczcie, każdy rząd rozpoczyna się od 4 oczek łańcuszka i od razu w tym samym miejscu, zobaczcie, przed słupkiem z tego rzędu musimy zrobić 2 słupki. Następnie z drugiej strony tej naszej kubki 3 słupków robimy 3 słupki od razu w jednym miejscu i to miejsce to jest o tutaj pomiędzy 4 oczkami łańcuszka z poprzedniego rzędu a tym słupkiem. Pokażę to w praktyce. No to zaczynamy. 4 oczka łańcuszka i tak rozpoczynamy w tym wzorze każdy rządek. Są zrobione. Obracam robótkę. I teraz, tak jak wspomniałam, dążymy do tego, żeby 3 słupki były koło siebie. To jest jako pierwszy, więc jeszcze 2. I teraz drugi i trzeci słupek nie stawiamy w żadnym oczku, tylko o tu, w tej przestrzeni pomiędzy, o tutaj. Tu jest ta przestrzeń pomiędzy i pod oczkiem, pod nitkami wbijam się tutaj pierwszym słupkiem i jeszcze jednym. I jeżeli liczymy te 4 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, to mamy pierwszy, drugi i trzeci. O tak. I to samo robimy o tutaj z tej strony. Nie robimy żadnego oczka łańcuszka oddzielającego te kępki naszych słupków. Zobaczcie, gdyby tutaj we wzorze było narysowane takie oczko, tylko no nie pionowo, tylko że poziomo, no to wtedy trzeba by było zrobić oczko łańcuszka, ale nic takiego tutaj nie ma. To oznacza, że nie stawiamy żadnych oczek łańcuszka, nic. Są to tylko same słupki. Oczka łańcuszka pojawiają się tylko na początku każdego rzędu. Jest. I teraz tutaj, w tej przestrzeni 3 słupki w sumie. Raz, dwa, i 3. Drugi rząd gotowy. Drugi rząd gotowy, więc go sobie wykreślę. Zaczynamy trzeci, oczywiście od 4 oczek łańcuszka i od razu stawiamy 2 słupki w jednym miejscu. Te oczka łańcuszka, zaraz przy tych oczkach łańcuszka będziemy stawiać 2 słupki. Następnie pomiędzy tymi kępkami, pomiędzy tymi wachlarczykami z poprzedniego rzędu będziemy w tej przestrzeni pomiędzy nimi, o tutaj, stawiać też 3 słupki. No i na samym końcu pomiędzy przedostatnim słupkiem a oczkami łańcuszka stawiamy 3 słupki. Zróbmy to. Raz, dwa, trzy, 4, obrót. I od razu, o tutaj, w tej przestrzeni stawiam jeszcze 2 słupki, tak jak to było w poprzednim rzędzie. I teraz tutaj też mamy przestrzeń. Jak tak rozciągniecie robótkę, to zobaczycie, że pomiędzy tymi 3 słupkami i 3 słupkami z lewej strony jest przestrzeń, gdzie można postawić kolejne 3 słupki. I tak te 3 słupki wszędzie będziemy stawiać w takich miejscach. Czyli w przyszłym rzędzie będzie tu, a potem tu i na końcu. No i teraz mamy zrobić ostatnie 3 słupki pomiędzy o tutaj, tym przedostatnim słupkiem a ostatnim, więc raz, dwa i pyk, 3. To nie wygląda dobrze, ale jak już zrobimy całą chustę, to będzie o wiele lepiej, proszę wierzyć. No i szybko poszło, 3. rządek zrobiony. Teraz 4. 4 oczka łańcuszka i od razu 2 słupki. Pomiędzy przestrzenią, pomiędzy tą grupą słupków z poprzedniego rzędu na brzegu i na środku stawiamy kolejną grupę słupków. I tak samo tutaj pomiędzy ostatnią grupą słupków a tą środkową stawiamy znowu grupę 3 słupków i na końcu pomiędzy oczkami łańcuszka z poprzedniego rzędu i przedostatnim słupkiem stawiamy 3 słupki. No to pyk, jedziemy. Raz, dwa, trzy, 4, obrót. Od razu, o tutaj, rozciągam sobie, jak nie widać dobrze, i stawiam jeszcze 2 słupki. Raz, dwa, jest. No i teraz tak, mamy tutaj 3 słupki z prawej strony i te środkowe i pomiędzy nimi stawiamy 3 słupki. Tak będzie rosła nam cały czas chusta, czyli właśnie w tych przestrzeniach, o coś tu pozaciągałam nitki, w tych przestrzeniach będziemy stawiać te grupy słupków i one będą tak się rozszerzać. I prawie że pączkować. Op. Znowu nie przyciągnęłam przez jedną nitkę. No niestety te nitki, które są nieposkręcane w motkach, czasami się haczą. No i teraz tutaj 3 słupki, już zaczęłam z automatu jechać. Pomiędzy tymi grupkami słupków z poprzedniego rzędu też stawiam 3. I końcówka tutaj pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem 3 słupki. Jeżeli macie zamiar zrobić chwosta na końcu, to pamiętajcie o odkładaniu nitki z każdego koloru, jeżeli ma być to taki wielokolorowy. z nitek, które znajdują się na motku. I tak mamy już zrobiony kolejny rządek. Tu mamy 3 słupki, tu 3, tu 3 i tu 3. Nic więcej się nie dzieje w tym wzorze, nie ma nic więcej poza słupkami i oczkami łańcuszka, które rozpoczynają każdy rząd. Czwarty rząd gotowy, zaczynamy piąty, 4 oczka łańcuszka, 2 słupki i pomiędzy grupkami słupków z poprzedniego rzędu kolejne grupki słupków. I pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem z poprzedniego rzędu 3 słupki. Raz, 2, 3, 4, obrót, od razu tutaj 2 słupki, tutaj pomiędzy grupkami słupków kolejna grupka słupków składająca się z 3 sztuk, i teraz tutaj i jeszcze tylko tutaj grupka słupków w tej przestrzeni i na samym końcu pomiędzy przedostatnim a ostatnim słupkiem z poprzedniego rzędu. Hop, i jeszcze jeden. I teraz tutaj pierwszy, drugi i trzeci. No i z każdym rzędem już wygląda lepiej, jest tak to bardziej usystematyzowane i nie ma takiego bałaganu, więc dziergamy dalej. Gdy postawimy już ostatni słupek, to robię oczko do góry. Mam już odciętą nitkę, jestem przygotowana, więc wyciągam tą długą nitkę, nie za długą, i dociskam to ostatnie oczko, zrobi się taki supełek. Następnie bierzemy albo jakieś drobne szydełko, albo igłę i nitkę i tutaj tą końcówkę przeplatamy wzdłuż słupków. Nie mam jakiegoś tam specjalnego miejsca, po prostu to przeplatam po samym brzegu. Tutaj się wbije w jakieś oczko. Opa. I mam 3 nitki, więc jedną przeciągnę lub 2, tak żeby mi się to po prostu podzieliło. Zrobię 2 supełki. Raz, 2, o, zaciśnięte i tutaj można sobie gdzieś podprowadzić pod ściegiem i mamy już pewność, że się nic nam nie rozwiąże, nie rozplącze i nie popruje. Uciekło mi, ale się udało. Za długo mam tą nitkę, ale i tak zaraz będę obcinała, więc już nic nie robię. I tu jeszcze pod ten kolejny wachlarzek przeciągnę. I sprawę możemy uznać za zakończoną i zamkniętą. No i można odciąć. Powoli magiczną pętelkę pokażę na sznurku, czyli na takim grubszym materiale, bo będzie po prostu lepiej widać. Do wnętrza dłoni wkładam sobie końcówkę tak, żeby była przy małym palcu, natomiast na 2 środkowe palce tak nawijam sznurek, żeby się skrzyżował. Ten krzyżyk przytrzymuję kciukiem. I tak sobie teraz to trzymam. Szydełko haczykiem do dołu wkładam pod tą pierwszą nitkę. Następnie ciągnę haczykiem nitkę od motka i przeciągam. Wyjmuję palce, mam jeszcze tutaj bardzo luźno, tutaj nic nie jest splecione. Przytrzymuję sobie kciukiem i palcem środkowym lewej ręki te takie delikatne sploty, natomiast prawą ręką biorę szydełko i haczykiem załapuję, podbieram raczej nitkę od motka i przeciągam przez tą luźną jeszcze pętelkę. Mamy pierwsze oczko zrobione. To jest ten moment, kiedy możemy wyjąć ze środka tej pętelki końcówkę i możemy dorobić większą ilość oczek łańcuszka. W Wtedy tylko zahaczam haczykiem za nitkę od motka i przeciągam ją przez pętelkę na szydełku. W naszym wzorze są 4 oczka łańcuszka, dlatego dorabiamy jeszcze. To jest tylko zahaczanie i przeciąganie. Mamy w sumie 4 oczka. Raz, dwa, trzy i 4. I teraz słupek. Słupek robimy w następujący sposób. Narzut na szydełko. I teraz z tym narzutem, przytrzymuję sobie go kciukiem, żeby mi nie uciekł. Wkładam to nasze szydełko w magiczną pętelkę, w środek. I teraz tak wyginam szydełko, żeby frontem do mnie był haczyk. I tym haczykiem podbieram nitkę od motka. I ją przeciągam przez kółko, przez które wcześniej wkładałam szydełko. Mam tutaj taką sytuację, że mamy 3 pętelki. Pierwsza, druga taka skośna lekko i trzecia. I teraz robię narzut. I przeciągam najpierw przez 2 pętelki nitkę, narzut i znowu przeciągam przez 2 pętelki nitkę. Mamy słupek, zrobimy go jeszcze raz. Narzut, z tym narzutem wyginam tak szydełko, żeby bez problemu weszło mi do środka magicznej pętelki. Następnie, zobaczcie, odwracam szydełko, żeby haczyk był frontem do mnie. I góruję jakby nad tą nitką, którą mam podebrać. Podłapuję ją, podbieram, przeciągam i wyciągam szydełko z tej magicznej pętelki. Mamy 3 pętelki na szydełku. Robię narzut i przeciągam przez 2 pętelki. I jeszcze raz narzut, do środka, haczyk do przodu. Podłapuję nitkę, przeciągam, mam 3 pętelki na szydełku, robię narzut, przeciągam, narzut i przeciągam przez 2 pętelki. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący i że wydziergacie sobie taką chustę. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taki pomysł dziergania razem z wzorem graficznym i czy chcecie się w ten sposób ich uczyć. Pozdrawiam i do roboty!